Dzień dobry. Kochana Trójko, już. Moi kochani, zanim jeszcze przejdę do przemowy wyborczej, przedwyborczej, to korzystając z okazji, że mam was tutaj tak tłumnie, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wam za pomoc przy organizacji zjazdu. Dziękuję wam za pięknie udekorowane klasy. Bardzo proszę o ciszę, absolutną. Bardzo dziękuję wam za obrusy. Dziękuję klasom pani Stróżyny i pani Skoczylas za pomoc w Domu Muzyki i Tańca. Dziękuję też trzeciej NB, bo tam też wiele osób pomogło. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj na korytarzach pracowali w czasie zjazdu i naprawdę byłam z was dumna. Wszyscy o tym zjeździe w Zabrzu mówią. Mam nadzieję, że... Bądźcie cicho, błagam. Mam nadzieję, że wy też czuliście taką dumę, że jesteście następnym pokoleniem, które już tam za 10 lat może również będzie szaleć. Także jeszcze raz dziękuję. Siadamy już sobie. Musicie tutaj do przodu przyjść. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że będzie was aż tylu. Teraz widzę sens robienia trzech akademii, ale debat nie dało się zrobić trzech, to wiecie. Może do tyłu troszkę można tam stanąć, albo tutaj pomóżcie, żeby się dało przejść. Może te krzesła trochę zsuńcie. Spróbujcie coś tak z siebie dać, żeby się trochę tego miejsca jeszcze więcej zrobiło. O właśnie, bardzo wam dziękuję. Tak się trochę przegibnąć, środek do zapełnienia. No. Ostatni raz tak szalejemy. Nie, 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 tak nie może być. Ja się po prostu boję o bezpieczeństwo. Dobrze, już nikogo nie wpuszczamy. Jeszcze raz proszę o ciszę. Moi kochani, spotykamy się jak co roku na debacie przedwyborczej. Chciałam powiedzieć wam, że ludzie dzielą się generalnie na takich, którzy nie robią nic, na takich, którzy narzekają i na takich, którzy biorą sprawy w swoje ręce. I wszyscy kandydaci dzisiejsi oraz ustępujący samorząd to są właśnie ludzie, którzy biorą rzeczy w swoje ręce. I niezależnie od tego, czy wygra, czy przegra ktoś z nich, to w moich oczach wszyscy jesteście wygrani, ponieważ ja zawsze mam wielki szacunek dla ludzi, którzy chcą zmieniać rzeczywistość i którzy się nie boją takich wyzwań, nie boją się głosu krytyki i którym się po prostu najzwyczajniej chce. I jestem pełna zawsze uznania. Dlatego i chcę też powiedzieć wam jedną rzecz, że mimo, że ta szkoła zawsze, o czym mówiliśmy przy zjeździe, była taką fajną szkołą promłodzieżową, nie zawsze kwestia samorządu wyglądała tak dobrze. Bywały lata, pamiętam to, gdzie wybierało się przewodniczącego dla tak zwanych jaj, tak, żeby było wesoło. Tyle tylko, że wtedy młodzież nie miała porządnej reprezentacji. Mam nadzieję, że zauważyliście, że przez te ostatnie lata bardzo dużo różnych pomysłów udało się wcielić dzięki no, zaangażowaniu samorządu. I dlatego myślę, że też i jest was tak dużo tutaj na tej debacie i tak wiele jest osób, które kandydują do tego stanowiska, bo wiedzą, że można mieć wpływ na to, jak wam się żyje w szkole. I za chwilkę będziemy debatować. Bardzo proszę was o kulturę tej debaty, o uszanowanie ich stresu, bo oni na pewno wszyscy są bardzo zestresowani i wystraszeni. Ale z tego miejsca chciałam też podziękować ustępującemu samorządowi Oliwii. Bardzo to miłe oklaski.
Oliwii i Marcie i oczywiście całemu sztabowi ludzi, który z nimi współpracował i pani Agnieszce Senderowicz-Dasze, która jest dobrym duchem tego samorządu. Chcę powiedzieć, że to był bardzo dobry samorząd. Był trudny okres pandemiczny, a mimo wszystko udało się wiele rzeczy przeprowadzić. Piękne wystąpienie na zjeździe. Także dziękuję jako dyrektor, a wam życzę udanej debaty, kandydatom, żeby was nie zjadły nerwy. Niech się dzieje i pamiętajcie, że wszyscy możecie współpracować. Dziękuję. Więc, jak wszyscy wiemy, debata będzie długa, więc myślę, że od razu przejdziemy do rzeczy. Pierwszą częścią naszej debaty jest autoprezentacja wszystkich kandydujących. I zaczniemy tak, jak siedzicie stolikami. Możecie sobie usiąść, będzie czas na stanie. Więc zaczniemy od Zosi i Szymona. Także macie od 3 do 5 minut na autoprezentację. Co chcecie, to mówicie. To hej wszystkim, ja jestem Zosia, jestem z klasy drugiej ND, to jest Politechniczna. I właściwie może zacznę od tego, dlaczego w ogóle startuję na przewodniczącą szkoły. Właściwie to nie myślałam o tym jakoś długo, tylko byłam raz w szkole i widziałam już, że były wywieszone plakaty niektórych kandydatów i zaczęłam rozmawiać z moim kolegą, co ja bym zrobiła, gdybym właśnie była na miejscu przewodniczącej szkoły. No i wymyśliliśmy w sumie całkiem fajny moim zdaniem program i ten kolega powiedział mi, to czemu właściwie ty nie wystartujesz? No i stwierdziłam, w sumie czemu nie? No to startuję i jeszcze właśnie chciałabym powiedzieć trochę o naszym programie tutaj z Szymonem, on się potem jeszcze przedstawi i na pewno powie coś o sobie. Są tam jakby punkty, które mogą być, myślę, niezrozumiałe dla niektórych osób, to znaczy myślę, że wymagają rozwinięcia. I takim punktem jest na przykład ankieta, która jest właśnie w naszym programie. I chodzi w niej o to, że no po pierwsze możecie dawać jakieś swoje propozycje, jeżeli chodzi o zmiany w szkole, co byście chcieli na przykład, żeby dodać. No takie po prostu normalne jakieś wasze propozycje, ale chodzi też o to, żeby oceniać na przykład na koniec roku nauczycieli, ale nie tak, że krytykować, w sensie, że nie wiem, nie lubię pani z polskiego, bo jest głupia, czy coś w tym stylu. Tylko chodzi bardziej o to, że na przykład takie dobrowolne propozycje, pomysły dotyczące właśnie lekcji, że na przykład jakiś nauczyciel, który powiedzmy, że prowadzi takie wykłady, żeby bardziej angażował uczniów w lekcji, żeby prowadził jakieś dyskusje. I właśnie coś w tym stylu chodzi, o coś takiego chodzi. I taka ankieta oczywiście nie byłaby obowiązkowa, byłaby jakby no, dla was taka dobrowolna i też nie byłaby nie byłoby obowiązkowe, żeby nauczyciele to czytali. Jeżeli chcieliby, bo ja wierzę, że są w naszej szkole nauczyciele, którzy chcieliby przeczytać coś takiego i chcieliby zobaczyć, co uczniowie myślą o lekcjach i może jakoś coś zmienić, żeby lepiej oni jakby odbierali tę wiedzę, ale no też jak ktoś nie chce, to nie musi, ale naprawdę myślę, że to jest bardzo taki dobry pomysł. Rozmawiałam o tym z panią dyrektor, ona się ze mną zgodziła, także no to jest tak, to na tyle jeżeli chodzi o to, to dam może Szymonowi. No to hej, jestem Szymon, jestem z klasy drugiej NC, czyli humanistycznej. No i właśnie odnośnie naszego planu wyborczego mieliśmy tam na samym końcu taki dopisek i wiele więcej, ponieważ mieliśmy parę pomysłów i wciąż mamy, które nie zostały przedyskutowane z panią dyrektor, ale właśnie w ten poniedziałek miałem okazję rozmawiać z panią Wojtaś na temat gazetki szkolnej, którą mamy w planach założyć, konkretnie ja mam w planach ją założyć. Ma być to miejsce różnych artykułów, które mogłyby być dla was ciekawe, informujące trochę o tym, co się dzieje w szkole,
ale też dla osób, które są zainteresowane pisaniem, czy też naukami humanistycznymi, żeby się po prostu rozwinąć. I myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, jeśli będziecie chcieli, będziecie zainteresowani wzięciem udziału w tym projekcie. Możecie się, myślę, że od poniedziałku zgłaszać do mnie. Ja się tym zajmę. Ja jeszcze dopowiem a propos tego i wiele więcej, bo to się nie zmieściło nam na plakacie. Chcielibyśmy, żeby w toaletach, ogólnie w naszej szkole, na drzwiach od środka były haczyki, żeby na przykład powiesić kurtkę czy coś w tym stylu, bo no, wydawało nam się to potrzebne, przynajmniej no, ja tak mam, bo chodzę cały czas właściwie z kurtką i mi to na przykład przeszkadza, ale też właśnie rozmawiałam z panią Wojtaś na temat tego, żeby kupić nowe krzesła do sali tutaj pana Wróbla, tej obok, bo one się właściwie wszystkie rozlatują i pani Wojtaś powiedziała, że no nie ma problemu, także no generalnie pomysły cały czas są i myślę, że jakbyście właśnie mieli jakieś, których na przykład powiedzmy, no nie chcecie być w samorządzie, no bo na przykład no, nie macie czasu, albo po prostu jakby nie chcecie, to myślę, że moglibyście spokojnie do nas na przykład podejść i zaproponować coś i my wtedy pójdziemy do pani dyrektor, zapytamy o to i bardzo chętnie myślę to zrobimy. Okej, dziękujemy wam bardzo. Teraz czas na kolejnych kandydujących. Mikołaj Antek, to jest wasz czas. Witamy wszystkich serdecznie zgromadzonych. Halo. Nazywam się Mikołaj Łupina, a to jest mój partner. Antoni Szymczyk. Razem chodzimy do klasy 3 ND o profilu politechnicznym. I niektórzy z was mogą nas kojarzyć z tego, że w naszej szkole od już prawie roku prowadzimy debaty, a oprócz tego... Staramy się działać dla ludzi szkoły, uczestniczymy w różnych imprezach i staramy się rozwijać naszą szkołę tak, aby była jeszcze lepsza. Teraz coś o nas pokrótce. Ci, którzy obserwują nasz fanpage, wiedzą, że interesujemy się szeroko pojętą polityką. Oprócz tego ja prywatnie interesuję się wojskowością oraz jej historią. A ja filozofią i w prywatnym wolnym czasie gram w koszykówkę. Teraz moglibyście zadać nam pytanie, dlaczego postanowiliśmy kandydować? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zgadza się. Ze względu na to, że i tak bardzo czynnie staramy się zaangażować w życie naszej szkoły, stwierdziliśmy, że postaramy się przenieść ten nasz wkład na wyższy poziom, właśnie startując w samorządzie. Poza tym pragniemy dodać, że wszelkiego rodzaju organizacja takich rzeczy, eventów szkolnych sprawia nam po prostu przyjemność i uważamy, że jesteśmy w tym po prostu dobrzy. A teraz może powiesz coś o naszym programie. Zgadza się. Najpierw zajmę się zagadnieniami z programu, które już przedstawiliśmy wcześniej, które były na naszych plakatach. Pierwszym naszym postulatem jest utworzenie wypuszczenia ładowarek i chciałbym podkreślić wypuszczenie ładowarek, nie stacji ładowania telefonów. Oznacza to, że możecie do nas na prostu napisać i wtedy wam pożyczymy nieodpłatnie ładowarkę, którą możecie zabrać do swojej sali, w waszej sali sobie podawać telefon i po prostu odnieść nam ładowarkę po lekcji. Drugim postulatem będzie zorganizowanie więcej dni tematycznych, tak czy jak wydaje mi się, że teraźniejszy samorząd zorganizował bardzo wiele tych dni tematycznych i myślę, że wykazali się w tym temacie, pomimo tego, że mieli bardzo mało czasu. Jednak staramy się zorganizować ich jeszcze więcej i będziemy się starali, jeśli oczywiście wygramy, i obiecujemy zorganizowanie nocek szkolnych, na których będą wyświetlane filmy, będzie można pograć planszówki i inne tego typu rzeczy. I dodatkowo zorganizujemy turnieje sportowe oraz e-sportowe, oraz nawiążemy współpracę z Jedynką, która będzie opierała się właśnie na tych debatach sportowych i e-sportowych. Na przykład będziecie mogli zagrać w LOL-a albo w CS-a drużyną z waszej klasy na drużynę z Jedynki oraz wspólne debaty z pierwszym liceum ogólnokształcącym. Ja pragnę też dodać, że oczywiście wszystko zostało, te postulaty, które przedstawiamy tutaj z Jedynką, zostały uzgodnione z samorządem Jedynki oczywiście, jeśli byśmy wygrali. I teraz możemy przejść dalej. Czy Antku myślisz, że to już nadszedł ten czas? Tak, oczywiście.
ponieważ mamy kolejne 4 postulaty. 3 z nich były z nami od samego początku, ale zdecydowaliśmy się na ich publikację dopiero w tym momencie, a jeden przyszedł z biegiem czasu podczas kampanii. Zaczynając, planujemy wprowadzenie czegoś takiego jak dedykowane piosenki w Radio Węźle oraz pozdrowienia, na przykład na urodziny. To jest pierwszy postulat. Drugim jest, co ważne trzeba powiedzieć, że nad tym przede wszystkimśmy się zastanawiali i zastanawialiśmy się, czy możemy go przedstawić. Na szczęście udało się. Byłoby to obowiązujące od przyszłego roku szkolnego jedno dodatkowe NP w semestrze za frekwencję. Kolejnym postulatem byłby serwer Minecraft szkolny organizowany przez naszych znajomych, a ostatnim byłoby kółko debatowe prowadzone przez nas oraz znajomych, którzy pomagają nam w organizacji debat szkolnych. Dziękujemy. Brawa. Kolejna para, także teraz czas na Maxa i Oliwię. Okej, okay. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dużo was trochę, dobra. Więc tak, ja nazywam się Maksymilian Steinwald i jestem uczniem klasy również o profilu politechnicznym, klasy drugiej ND. Wczoraj prowadziliśmy podcast, w którym powiedzieliśmy wiele o sobie. Mam wrażenie, że powiedzieliśmy tam bardzo dużo informacji, które są wartościowe, więc zapraszam do jego obejrzenia i dlatego nie będziemy powielać tutaj informacji na swój temat, a bardziej skupimy się na tym, co jest bardzo istotne, czyli nad naszymi postulatami i bardziej je opiszemy, ponieważ podczas kampanii zauważyłem, że bardzo dużo tych postulatów jest po prostu niejasnych albo wartych wytłumaczenia. Więc ja bym zaczął od tematu bluz szkolnych. Ale zanim zrobię wstęp a propos bluz szkolnych, jeszcze pozwolę się przedstawić Oliwii i ona powie kilka zdań na swój temat. Hej wszystkim, nazywam się Oliwia Janowicz, jestem uczennicą klasy drugiej NC, czyli jest to profil humanistyczny. Szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Jest niezmiernie, po prostu, nie wiem, jestem pod niezwykłym wrażeniem, że mogę brać udział w takich wyborach i czynnie brać udział w życiu naszej szkoły. Mieć faktyczny wpływ na to oraz wcielać swoje inicjatywy w życie. Tak jak Max już wspomniał, ja się przedstawiłam i przejdziemy do omówienia naszych postulatów. Tak, i zaczęlibyśmy już od wcześniej wymienionych bluz szkolnych, które bezpośrednio odnoszą się do w sumie też waszych inicjatyw, ale po rozmowach i po naszych pomysłach mamy plan na wprowadzenie między innymi nowego logo, oczywiście z zostawieniem tego klasycznego trójkowego logo i różnego rodzaju akcesoriów w związku z tą odzieżą szkolną, takich jak przypinki czy jakiekolwiek akcesoria, które będziecie chcieli po prostu i które będziecie chcieli kupować. Kolejnym punktem jest wprowadzenie większej ilości szczęśliwych numerków, tak, żeby nikt nie został pominięty. Słynny temat naszych postulatów, czyli tak zwane kubki papierowe. Kubki papierowe, które mamy plan wprowadzić do łazienek szkolnych, tak, aby podbić świadomość tego, iż woda w kranach szkolnych jest pitna, jest w zupełności zdalna do picia, tak jak nas zapewniała dyrekcja. Uznaliśmy, że wprowadzenie tych kubków po prostu podbije świadomość, a w lato na pewno będzie to duże udogodnienie dla uczniów, gdyż nie będziecie musieli biegać po sklepach w zakupie wody, będziecie mieli ją po prostu od razu pod ręką. Kolejną fajną inicjatywą jest kino plenerowe, które chcielibyśmy zorganizować pod koniec szkoły. No, jak jest ten taki tydzień, kiedy już są luźniejsze lekcje, jest dzień sportu. Chcielibyśmy pobrać za to pewną cegiełkę, która byłaby przeznaczona na późniejszą realizację pewnych celów naszej szkoły.
Dokładnie. Turnieje sportowe, czyli znany wszystkim temat, wymieniany już przez wielokrotnie. I tak naprawdę wszyscy wiemy, na czym to wstępnie miałoby polegać. Tak, forma jest do uzgodnienia, ponieważ my wielokrotnie wspominaliśmy również w podcaście, że zależy nam na waszym głosie. Więc uważam, iż forma całych na przykład zawodów e-sportowych jest waszą wolą. To czy chcecie na przykład współpracować z jedynką w ramach tych turniejów, czy chcecie ogólnie organizować cokolwiek, zależy od was. Więc będziemy was regularnie pytać o wszelkiego rodzaju opinie i z tych opinii później wyciągać wnioski również w temacie jedynki, czy w czegokolwiek byście potrzebowali. Pragniemy wspomnieć o wszelkich imprezach tematycznych. Mamy w planach wprowadzić takie imprezy jak, nie imprezy, przepraszam, dni tematyczne, jak na przykład dni postaci z bajek, dni związane z dniami bądź epokami, przepraszam, z latami bądź epokami, bądź dzień w piżamie oraz dzień muzyki. Tak jak chłopcy wspomnieli o czymś ważnym, też chcielibyśmy o czymś ważnym wspomnieć z Oliwią. W zeszłym tygodniu, w poniedziałek, był organizowany z naszej inicjatywy drobny, lecz z dużymi efektami kiermasz ciast, który uzyskał dla nas możliwość zamówienia leżaków wcześniej przez nas wystawianych i będziemy je zamawiać, a w zasadzie to już je zamówiliśmy, bo rozmawialiśmy z hurtownią, tylko po prostu hurtownia jeszcze się musi dokładnie zastanowić nad transportem. Zostało zamówionych około 10 leżaków, bo jeszcze czekam na cenę dokładne z hurtowni, które jak tylko będzie w końcu ładna pogoda na dworze, będziemy mogli użytkować, leżeć, odpoczywać między przerwami, między lekcjami, gdziekolwiek, co chcemy robić, tak będziemy mogli. W celu urozmaicenia lekcji informatyki chcemy wprowadzić programowanie w Minecrafcie. Zostało to uzgodnione z jednym z nauczycieli. Wyglądałoby to w taki sposób, że w jednej z klas informatycznych byłby ten program zainstalowany. Tak więc, gdyby ktoś chciał, to zawsze można się zamienić klasami oraz skorzystać z tego. Tak, i teraz wydaje mi się, że jedna z ważniejszych rzeczy, jak nie najważniejsza rzeczy. Jak wiecie, społeczność Trójki jest ogromna. Jesteśmy bardzo dużą szkołą i mamy bardzo duży wpływ również na życie naszego miasta, co było chociażby udowodnione na 120-leciu. Widzimy, że Trójka prężnie uczęszcza do różnego rodzaju miejsc w Zabrzu. Postanowiliśmy, że porozmawiamy z osobami, które zajmują się tymi miejscami i pomyślimy o jakichś benefitach dla uczniów naszej szkoły. Udało nam się przede wszystkim, tak jak już niektórzy wiedzą, niektórzy jeszcze nie, uzyskać 10% rabatu na ofertę sezonową w herbaciarni Czajnik, która jest za okazaniem legitymacji szkoły, która jest według mnie bardzo przyjemnym miejscem na spotkania ze znajomymi i serdecznie was tam wszędzie zapraszamy. Rozmawiamy również z innymi miejscami gastronomicznymi, takimi jak Miłostan, z którą kawiarnią jest utrudniony kontakt, ponieważ pani, która nią zarządza, jest na urlopie, lecz po dłuższych rozmowach jesteśmy w stanie powiedzieć, że wydaje nam się, iż uda nam się również uzyskać współpracę. Nawiązujemy kontakt ze Słodkawą oraz z Gelato. Oraz jeszcze w ramach nowej informacji chciałbym zaprezentować, że nie wiem, czy znacie, ale ja znam i serdecznie ją też polecam. W Zabrzu jest restauracja Lawa, która między innymi zajmuje się produkcją bardzo dobrych burgerów i wszelkich rodzajów posiłków. Rozmawiałem z menadżerem owej restauracji i obiecał nam, a wręcz powiedział, że od poniedziałku do piątku również w tej restauracji, jako uczniowie Trójki, będziecie mieli 10% zniżki na wszelkiego rodzaju ofertę związaną z burgerami. Są tam zarówno burgery mięsne, jak i wegetariańskie, więc wydaje mi się, że dla wszystkich coś znajdziemy. Oraz w weekend, a dokładniej w sobotę, w godzinach obiadowych, będziecie w stanie uzyskać tam zniżkę na klasyczny bajgel, który spowoduje, że jeżeli będziecie gdzieś na spotkanie, będziecie mogli tam wskoczyć ze zniżką, zjeść sobie coś szybkiego. A jeżeli uda nam się uzyskać następne współpracę ze Słodkawą, czy Gelato, czy Miłostanem, będziemy was informować na bieżąco. Herbaciarnia i Lawa już obowiązuje od tego tygodnia. Dziękuję bardzo.
Kochanie, mam szybką informację organizacyjną. Wiem, że są ujawniane nowe postulaty, ale cisza na widowni jest bardzo ważną rzeczą, bo wchodzi tutaj w grę stres i ten, kto nie był na scenie, no nie wie, jak to jest. Także wiem, że jest poruszenie, są emocje, ale żeby jednak była zachowana cisza i ten szacunek do tych osób, które tutaj się znajdują. Przechodzimy do ostatniej pary kandydującej. Oddaję wam głos. Dzień dobry, witam wszystkich. Jeśli po tych trzech pięknych wypowiedziach autoprezentacjach dalej jesteście skupieni, dajcie wielkie brawa! Przychodzimy do was z pewną propozycją. Chcielibyśmy w szkole dokonać paru ulepszeń, ponieważ szkoła sama w sobie funkcjonuje bardzo dobrze. Nie ma tutaj dużo rzeczy do zmienienia, można ewentualnie coś ulepszyć. Ja nazywam się Dominik Dziadek, to jest Maciej Drobny. Razem chodzimy do drugiej klasy przyrodniczej i chcielibyśmy wam przedstawić nasz plan wyborczy. No dobra, no to na pewno pierwszą rzeczą, którą chcielibyśmy wprowadzić w naszej szkole, są to turnieje sportowe. Mamy bardzo świetny pomysł na to i na pewno będzie to dobrze zorganizowane, jeżeli byśmy wygrali wybory. Czego porażki nie zakładamy. Jeśli chodzi o te turnieje sportowe, to widzieliśmy, że pojawiają się wpisy o tym, że każdy te turnieje obiecuje, tak? Potem te turnieje nie dochodzą do skutku. Ogólnie jest w tym taki smutny problem. Dlatego my zakładamy, że jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobimy po objęciu urzędu, będzie organizacja takiego turnieju. Już wiemy, że na pewno pierwszą grą będzie League of Legends. I już są wstępnie rozlosowane grupy. Tak, kolejną rzeczą, którą mamy zamiar wprowadzić, jest reforma szczęśliwego numerka. Ponieważ nie wiem jak wy, raz. Konkurencja wyłącza mikrofony. Nie wiem jak wy, ale ja podczas mojej prawie dwuletniej przygody w trójce rzadko kiedy miałem szczęśliwy numerek. Wydawać by się mogło, że są na to duże szanse, żebym miał, a tu się okazało, że niekoniecznie. Ponieważ jest jeden problem. Szczęśliwy numerek bazuje tylko i wyłącznie na losowości. To znaczy w ciągu jednego tygodnia szkolnego konkretna osoba może mieć nawet 5 razy szczęśliwy numerek, jeśli będzie miała takiego farta. Przy czym inna osoba może przez 2 lata nie mieć w ogóle. Dlatego my przechodzimy do was z programem, na mocy którego wprowadzimy 33-dniowe cykle. W każdym cyklu zostanie rozlosowana pula 33 numerków, czyli tyle, ile liczy najliczniejsza klasa w naszej szkole. I na podstawie tego każdy uczeń raz w ciągu całego cyklu będzie miał szczęśliwy numerek. I to będzie uczciwe, ponieważ każdy będzie mieć takie szanse uniknięcia odpowiedzi przy tablicy. Na pewno brakuje nam jeszcze w tej szkole dni tematycznych, które można powiedzieć są rzadko organizowane. Dlatego chcielibyśmy wyjść z inicjatywą, żeby częściej organizować takie dni. I przykładem takiego dnia może być na przykład Dzień Rapera, w którym przebralibyście się za swojego ulubionego artystę, a na auli by się odbywały różne zawody. Na przykład bitwy freestyle'owe.
Dni tematyczne to na pewno coś, co bardzo zachęca uczniów do chodzenia do szkoły w te konkretne dni. Widzę to po sobie. Możemy to zauważyć na przykład po tym, jak dobrze się przyjął ostatni No Backpack Day, prawda? Gdzie praktycznie większość osób chodziła po szkole z szafką. Oprócz dni tematycznych proponujemy różne imprezy. Imprezy dla wszystkich uczniów szkoły. Coś na wzór półmetku, ale pod inną nazwą. Jak dobrze wiemy, półmetek już jest organizowany, na co serdecznie zapraszamy. Ale dni na przykład wakacyjne, impreza z okazji wakacji, impreza z okazji pierwszego dnia szkoły. Można dużo tych imprez robić. Impreza z okazji zakończenia tygodnia szkolnego. Impreza, podczas której obchodzimy urodziny Ani. Ani moje, ani twoje. Wiemy, że społeczność Trójki jest bardzo imprezowa, ale też zadaniowa, uprzejma i najlepsza oczywiście w Zabrzu, o czym już się niejednokrotnie przekonaliśmy. Na pewno jest lepsza od Jedynki. Rozmawialiśmy również z jednym z założycieli szkolnego podcastu, który nie odbywa się już niestety od prawie roku. Chcielibyśmy zreaktywować tą cudowną inicjatywę, gdyż nie ze wszystkimi szkolnymi talentami został wykonany taki wywiad. No i założenie jest takie, że w przyszłym roku starzy prowadzący podcastu, to jest Bartek Piórkowski i Franek Kowal, przyjechaliby do szkoły, stawiliby się tutaj, zorganizowalibyśmy wybory na nowych dwóch przewodniczących podcastu, prowadzących, a następnie jako pierwszy odcinek reaktywacji tego formatu nowo wybrani prowadzący wzięliby udział jako goście. Także uważamy, że jest to ciekawa inicjatywa, ponieważ podcast się zawsze dobrze oglądało, słuchało. Myślę, że jeszcze trochę odcinków można z tego nakręcić. Ostatnim już postulatem są odświeżacze w męskiej oraz damskiej szatni na WF. I środki na to będziemy właśnie brać z imprez szkolnych. Tak, ponieważ pojawiła się niemiła sytuacja, podczas której osoby, które organizowały zeszłoroczny półmetek, były przypychane do ściany, były zadawane pytania o pieniądze, które zostały po organizacji półmetku. Dlatego my, żeby zapobiec takim sytuacjom, żeby nie robić przysłowiowego kwasu, mamy zamiar pieniądze zebrane podczas tego typu imprez przeznaczać właśnie, czy to na dni tematyczne, czy to na te odświeżacze w szatniach na WF. Dziękujemy. Przechodzimy do tej chyba najważniejszej części, w której to ja zadaję wam pytania. Więc pójdziemy, zaczniemy od Mikołaja i Antka, bo tak zaczęłam sobie tutaj. Pytania pierwsze. W swoim programie wyborczym zawarta jest wypożyczalnia ładowarek.
Moje pytanie to, w jaki sposób dokładnie zamierzacie zorganizować ten postulat? W szczególności chodzi o finanse na organizację, miejsce takiej wypożyczalni w szkole, ilość kabli, która będzie udostępniana uczniom, jak chcecie kontrolować urządzenia, żeby wracały do Was całe i zdrowe, czy macie jakieś obowiązujące zasady w tej kwestii, czy jest to tylko pomysł bez pokrycia? Nie, już mamy dokładny plan, jak go zrealizujemy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o finanse i zakup kabli, mamy kable w cenach hurtowych, będą dostępne 2 kable typu B, 4 kable typu C oraz 3 typy kabli typu Lightning. To na początek oczywiście, jeżeli później będziemy mieli, będzie potrzeba większa na te kable, to oczywiście dokupimy. Jeżeli... Co mówisz? Tak, oczywiście, Mikołaj. Będą te kable składowane w szafce w piwnicy, którą już mamy obiecaną w tym celu. I jeżeli ktoś będzie po prostu potrzebował kabla, to może napisać na naszego fanpage'a debaty trójkowe z prośbą o taką ładowarkę i po prostu wtedy na następnej przerwie się otworzymy szafkę, damy kabel takiej osoby, zapiszemy sobie dane i po prostu na następnej przerwie albo na następnej, albo za 2 lekcje na przykład, taka osoba odda nam tę ładowarkę, jeżeli nie, to po prostu się możemy z nią kontaktować. I przez to będziemy mieli być na nas tych osób. Okej. Mam nadzieję, że Wam to się uda, że nikt się nie pogubi, że nikt nic nie weźmie do domu, a że Wy będziecie korzystać z początkowych 2 kabli. Nie 2, tylko... Tak, 2 oczywiście z każdego rodzaju. Nie, tak jak wcześniej powiedziałem, są 2 kable typu B, 4 kable typu C i 3 kable typu Lightning, czyli iPhone. Przepraszam. Chyba tak. Halo? Okej, moje drugie pytanie, oparte również o Wasz program. Mamy tutaj zapis o nockach szkolnych. Wiemy, że z Halloween zostały wygrane 2 noce szkolne i jest z tym problem. Jest z tym problem, bo... To jest dalej pytanie do Mikołaja i Jantka. Mamy po 2 pytania dla każdej pary. Jest z tym problem, ponieważ nie ma opiekunów, a jest to dodatkowy czas nauczycieli, który ten czas jakby jest poświęcany dla uczniów. I czy wy macie jakieś pomysły związane z inicjacją w tym temacie? Bo naprawdę jest z tym problem. Teraz te 2 nocki się nie odbyły, nie ma tego drugiego opiekuna, a wiecie, że na 30 osób no, muszą być przynajmniej 2 nauczycieli. Halo, dobrze. Odpowiadając na pytanie, sprawa wygląda tak, że nocki byłyby organizowane dla poszczególnych roczników i oczywiście nie. Ci, co by chcieli wziąć udział w tej nocce, to by mogli brać, my nikogo byśmy nie zmuszali, a jeśli chodzi o opiekunów, to pani dyrektor zadeklarowała, że z wielką chęcią pomogłaby nam znaleźć takowych na te nocki. Jeszcze no, w tym momencie jakby nie możemy powiedzieć, że te nocki się odbędą, chyba że jeszcze nie wiadomo, kto wygra, także... Przede wszystkim nie chcieliśmy już szukać nauczycieli na potencjalne nocki, jeżeli jeszcze nie wygraliśmy wyborów. Dlatego jeżeli wygramy wybory, zaczniemy szukać nauczycieli. Na razie mamy zarys planu stworzenia tych nocek i nauczycielami, kwestią opiekunów zajmiemy się później. Trzecie, dodatkowe pytanie, które będę zadawać każdemu z kandydatów. Chciałabym się zapytać o zaangażowanie w życie szkoły, a przede wszystkim, czy uczestniczyliście na przykład w naszym czwartym międzynarodowym zjeździe absolwentów trójki, czy uczestniczyliście w jeszcze innych imprezach, które no, są ważne, jeśli chcecie objąć taki urząd, no, czy dotychczas uczestniczyliście w życiu szkoły? Nie chodzi mi o debaty, bo to był Wasz pomysł na bycie w tej trójce. Halo, jestem słyszalny? Dobrze. Tak jak część osób wie, Mikołaj tutaj występował w roli przedstawiciela obecnych uczniów trójki na tym zlocie absolwentów, a ja sprzedawałem bluzy przed tym całym wydarzeniem po prostu. Oprócz tego ja także z będącym w naszym sztabie Denisem Darko roznosiliśmy prezenty dla ważnych oficjeli miasta, jak na przykład naczelnika czy kuratorów oświaty.
Kolejna rzecz, którą chcielibyśmy poruszyć, to to, że oczywiście jesteśmy zaangażowani w to życie szkoły. Na przykład w ostatni piątek był prowadzona transmisja na żywo zbudowania szkoły w Minecrafcie i taka kolejna edycja takiego programu odbędzie się za 2 tygodnie w piątek, po świętach. Więc mogę powiedzieć, myślę, że jesteśmy dość zaangażowani w życie szkoły, że staramy się pomagać. Okej, dziękuję bardzo. Gorące brawa. Kolejne dwa pytania ode mnie dla pary Oliwii i Maxa. Więc pierwsze pytanie. W waszych postulatach możemy przeczytać obiecaną większą ilość kanap w piwnicy. I moje pytanie dotyczy oczywiście ukochanych finansów, ale także gdzie znajdziemy miejsce na większą ilość tych kanap, bo patrząc na aktualne zaopatrzenie piwnicy w fotele, kanapy, stoliki, czy krzesła dla uczniów, nie uważacie, że może być tego za dużo i jaki jest wasz plan na zorganizowanie tego postulatu? Tak jak mówiłem, ja się starałem to wielokrotnie sprostować. No, na pewno to nie doszło do wszystkich, bo no, nie musiało. My mieliśmy w zamyśle kanapy bądź leżaki. Rozmawialiśmy o tym ze wszystkimi, którzy byli chociażby uczestnikami naszego kiermaszu ciast, z którego środki zostały przekazane na te cele. Rozmawialiśmy z uczniami i została podjęta decyzja, która jest decyzją publiczną, że w ramach tych pieniędzy zostaną one spożytkowane na cel leżaków, o którym powiedziałem. I faktycznie starałem się to sprostować wielokrotnie. Jeżeli to do wszystkich nie dotarło, to mam nadzieję, że teraz już dotrze. Drugie pytanie odnosi się do kubków papierowych w toaletach. To wasz kolejny postulat programowy. I choć pomysł uwarunkowaliście wcześniej, przedstawiając go, mam pewną obawę o ekologię. Ciężko mi sobie wyobrazić tak ogromną ilość kubków na 600 uczniów szkoły oraz nauczycieli. No i myślę, że one w małym procencie zostaną wykorzystane do odpowiedniego celu. Wiem, że ta akcja miała zachęcić do tego, aby znormalizować fakt, że woda w naszych kranach jest do picia, ale nie sądzicie, że z jednej strony okej, zachęcamy do wody, ale z drugiej generujemy 2 razy więcej śmieci? Uważamy, że inicjatywa kubków papierowych jest po to, żeby jest po prostu ekologiczniejsze rozwiązanie, aniżeli kubki plastikowe, bądź taki baniak z wodą oraz takie plastikowe butelki. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby nosić własną wodę w jakichś bidonach, bądź przyniesienia sobie własnego kubka szklanego i nalewania z niego wody do wody, aczkolwiek nie zawsze jest to możliwe. Czasami się zapomni takiej rzeczy. A akcja jest, tak jak było wspomniane, do rozpropagowania tego, iż woda w naszych kranach jest pitna. Są na to odpowiednie certyfikaty i myślę, że to tyle. Okej, i trzecie pytanie, takie jak zostało zadane Mikołajowi i Jantkowi. Wasze życie, wasze zaangażowanie w życie szkoły. Czy byliście na przykład na tym zjeździe? Będę się na tym opierać, bo jest to najbliższa akcja, którą każdy sięga po prostu umysłem. No i czy były jakieś inne akcje, na których możecie powiedzieć, że rzeczywiście byliście i... Uważam, że mam czynny udział w życiu naszej szkoły. Byłam na zjeździe, na ostatnim zjeździe. Max również w nim uczestniczył. Poza tym staram się działać w wolontariatach w naszej szkole, przy różnych kiermaszach oraz jestem przewodniczącą klasy 2NC, wobec czego mam gdzieś to doświadczenie w tego typu sprawach. Ja jeszcze bym dopowiedział to, co już powtarzałem, no ale warto, żeby to jeszcze wybrzmiało. Ja staram się przede wszystkim, poza tym, że brać udział w akcjach szkoły, to również ją reprezentować. Tak jak mówiłem a propos wszelkich lokali gastronomicznych w Zabrzu. Zapomniałem jeszcze dodać o tym, że jeszcze będziemy rozmawiać z Domem Muzyki i Tańca a propos różnego rodzaju zniżek związanej kawiarnią obok. Więc jeżeli tylko coś będzie związane z tym i uda nam się coś uzyskać, będziemy o tym mówić, więc reprezentacja jest powszechna. Okej, gorące brawa. Zosia i Szymon, do was będą kolejne dwa pytania ode mnie.
Pytanie pierwsze. Wprowadzenie dystrybutora wody to jeden z waszych postulatów i dziś może monotonnie, ale znowu zapytam o finanse oraz o ekologię, tak jak było w przypadku Oliwii i Maxa. I temat dystrybutora to popularny temat, ale niestety muszę tutaj wspomnieć o tym, że tak jak para mówiła, no nasza woda jest zdatna do picia. I zostało to potwierdzone w testach i przy ostatnich wyborach również ten temat padł i został on troszeczkę obalony przez te wszystkie rzeczy, o których mówili i tutaj para kandydująca i ja, więc powtarzać się nie będę. Więc jaki jest wasz plan? To znaczy mi nie chodzi o dystrybutor wody taki z butlą na górze, o którym możecie teraz myśleć. To chodzi o taki, który jest podłączony do rur, do bieżącej wody. Po prostu, czyli takie jak z kranu. Różnica byłaby taka, że po pierwsze nie trzeba by było stać w kolejce do toalety, żeby nalać sobie wody, tylko po prostu takowy by stał. I tam są opcje, w takim są trzy opcje zwykle, czyli gorąca woda, zimna woda i woda gazowana. I myślę, że na przykład dla osób, które lubią wodę gazowaną, to też by było spoko, bo nie musiałyby nosić po prostu plastikowej butelki do szkoły. Ja właśnie to wymyśliłam przez właśnie ten postulat Maxa i Oliwii z tymi kubeczkami, bo właśnie też mnie to jakby, no bo ja jestem jednak taką, no zależy mi bardzo na ekologii, na klimacie i stwierdziłam, że to by była taka lepsza alternatywa, jeżeli o to chodzi. A jeżeli chodzi o pieniądze, to myślę, że możemy jakiś zorganizować jakiś kiermasz i to na pewno zebrałoby trochę pieniędzy, szczególnie, że taki, jeżeli chodzi o taki właśnie dystrybutor wody, o którym mówię, one są częściowo refundowane do szkół i na uczelnie. I na przykład ja akurat rozmawiałam z moim tatą, on pracuje na Politechnice Śląskiej, oni mówili, że oni dostali dosyć dużą zniżkę na to właśnie ze względu na to, że to jest uczelnia i że to jest uczelnia właśnie publiczna. Także jeżeli chodzi o pieniądze, to myślę, że nie będzie z tym problem, a jeżeli chodzi właśnie o ekologię, to właśnie wydaje mi się to taką lepszą alternatywą dla osób, które, szczególnie, że ta woda z takiego jest jeszcze, właśnie dystrybutora jest jeszcze dodatkowo filtrowana. Więc nie musicie nosić butelki z filtrem, wystarczy taka zwykła, taki zwykły po prostu bidon. A więc drugie pytanie. Kolejny postulat to likwidacja bądź skrócenie dzwonków szkolnych. No jak wszyscy wiemy, dzwonek sygnalizuje nauczycielowi koniec i początek lekcji, ale także uczniowi. I nieraz przekonaliśmy się, że bez dzwonków pojawia się wiele komplikacji. I nawet skrócony dzwonek może być ciężki do wysłyszenia przez nauczyciela. Nie słysząc dzwonka, nauczyciel spóźnia się na lekcję, lekcja się przedłuża. Uczniowie wymagają tych 45 minut. Jaki jest wasz plan? Czy nie uważacie, że tych komplikacji jest troszeczkę za dużo, żeby wprowadzać to przy takiej ilości uczniów w szkole? To znaczy ja pomyślałam, że można by było na przykład w czerwcu wprowadzić, właśnie od początku czerwca do końca czerwca już jest trochę luźniej, jeżeli chodzi o materiał, żeby wprowadzić taki okres próbny i potem jakby się to przyjęło, zrobić głosowanie, czy chcecie ten dzwonek, czy go nie chcecie. Ja wymyśliłam ten postulat myśląc o osobach, które są właśnie wrażliwe na takie głośne dźwięki, bo no, ja sama jestem taką osobą i ja się prawie codziennie się po prostu tego dzwonka wystraszę. A jeżeli chodzi o właśnie pilnowanie na przykład czasu, to możemy zrobić po prostu tak, jak jest praktycznie wszędzie, jeżeli chodzi o Europę. Przynajmniej tak było, jak ja byłam na wymianie, że bo oni tam też nie mieli dzwonka w Niemczech i oni po prostu, jak lekcja się kończyła, to pukali w ławkę, żeby dać nauczycielowi znak, że lekcja, jakby, że jest koniec lekcji, tylko trzeba właśnie pilnować czasu, my musimy to robić. A jeżeli chodzi o przerwę, to myślę, że jesteśmy na tyle odpowiedzialni w trójce, żeby dać sobie radę właśnie z dopilnowaniem tego, czy przyjdziemy na lekcję właśnie na czas. A jeżeli, no tak jak mówię, byłby taki okres próbny, jeżeli wam by się to nie spodobało albo nie radzilibyście sobie z tym, żeby właśnie sobie pilnować tego czasu, no to oczywiście nie musimy tego robić, ale wydaje mi się to być właśnie fajnym postulatem. Okej, więc ostatnie pytanie jest o wasze zaangażowanie w życie szkoły. Czy byliście na zjeździe i czy były jeszcze jakieś inne imprezy szkolne, w których braliście udział?
Jeśli chodzi o moje zaangażowanie, to brałem aktywny udział w zjeździe, ponieważ jestem w klasie pani Sturzyny. Pomagałem przy obsługiwaniu absolwentów oraz przy sprzedaży bluz oraz kubków. Współorganizowałem także wraz z moją klasą zeszłoroczny Dzień Kota. Myślę, że to się jak najbardziej zalicza do imprez szkolnych. A także w zeszłym roku z ramienia szkoły i pani Wieczorek brałem udział w festiwalu teatralnym Rzeczywistość Przedstawiona z ramienia tamtejszej gazetki szkolnej. Teatralnej, przepraszam. No to ja za to biorę udział w życiu szkoły bardziej artystycznie. Jestem w zespole u pani Kupiec, brałam udział w zjeździe, bo śpiewałam na nim, tak samo na Dniu Nauczyciela. I no miałam też oczywiście być na Dniu Anioła, niestety Dnia Anioła w tym roku nie było przez pandemię, ale myślę, że w przyszłym roku już na pewno do tego wróci. Ale no tak, biorę udział w szkoły aktywnie, właśnie taki, w taki sposób artystyczny. I no zależy mi też, żeby jakby robić to w inny sposób, tak przy organizacji imprez, czy właśnie coś takiego, dlatego no też startuję. Gorące brawa. Więc pytania dwa do ostatniej pary. Więc pierwsze pytanie to, w waszym programie nie dowiadujemy się niestety wiele, ale jest wspomniane o turniejach e-sportowych. Dość popularny punkt programu każdego, tak mi się wydaje, z wyborców. W internecie jest każdy, jednak to, co dzieje się w szkole, jest najważniejsze dla życia każdego ucznia. Jak chcecie to wszystko zorganizować i żeby to po prostu działało, tak jak wspomnieliście wcześniej. Był ten temat poruszany chyba na każdych wyborach, więc jaki jest wasz pomysł? To znaczy, trochę nie rozumiem pytania. Jest pytanie o to, że chcemy rozdzielić życie szkolne i życie w internecie, a potem pytanie, jak my to chcemy zorganizować. Pytanie jest jedno. Wspomnieliście o turniejach e-sportowych. Czy nie sądzicie, że to, co dzieje się w szkole, jest znacznie ważniejsze dla ucznia każdego w szkole? I jak chcecie zorganizować to, żeby doszło to do skutku, bo była to kiełbasa wyborcza innych kandydatów z innych lat? Okej, dziękuję. Już rozumiem pytanie. Odpowiadając na pierwszą rzecz, że w naszym planie wyborczym nie dowiadujemy się wiele. Kochani, ale czy to o to chodzi, żeby dużo obiecywać, czy dużo robić? I robić to dobrze przede wszystkim. Nie mamy 10, 12 czy 30 rzeczy w naszym planie wyborczym. Mamy 6 postulatów, które chcemy na 100% zorganizować. I chcemy dać wszystko z siebie, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Jeśli chodzi o to, czy nieważniejsze jest życie tu i teraz. Na pewno. Chyba jest to oczywiste. Aczkolwiek dla niektórych internet, gry komputerowe stanowią świetną formę relaksu lub spędzania czasu wolnego z przyjaciółmi. Wiem, bo sam dużo gram. Nie ma nic lepszego niż przyjść ze szkoły i wejść na Discorda, jak dobrze wiemy. Myślę, że nie ma problemu z tym, żeby rozdzielać internet i życie szkolne. Można tutaj coś zorganizować i tutaj. I każdy znajdzie coś dla siebie. To będzie najważniejsze. Więc moje pytanie, takie jak do każdego. W jakich imprezach uczestniczyliście panowie w życiu szkoły? Czy byliście na 120-leciu? Angażowaliście się wcześniej w życie szkoły? To może ja zacznę? Ja niestety na 120-leciu szkoły nie byłem, ponieważ miałem w tych godzinach rehabilitację, ponieważ sobie kostkę skręciłem.
Dziękuję. Natomiast... Dziękuję. Natomiast był Maciek i może on coś więcej na ten temat powie. No ja byłem na 120-leciu szkoły, jednak pełniłem rolę widowni, więc niezbyt angażowałem się, ale razem... Ale razem z Dominikiem głównie reprezentujemy szkołę na różnych konkursach, zwłaszcza chemicznych. Więc płynnie przechodzimy do trzeciej części debaty, gdzie kandydaci zadają sobie pytania. Przypominam, każda para ma po jednym pytaniu do innych kandydujących i zaczniemy teraz od Zosi i Szymona po kolei. Działa? O, działa. Czy ja mogłabym zacząć od Maxa i Oliwii, bo ich pytanie pamiętam najlepiej, a resztę muszę sobie trochę przypomnieć. Ja mam do was pytanie a propos tego kina plenerowego, bo z tym będzie trochę problem, bo jeżeli chcecie to zorganizować latem, żeby kino plenerowe działało, to musi być ciemno, a latem ciemno się robi dosyć późno i wy chcecie to zorganizować jako taką dodatkową, na przykład powiedzmy, nie wiem, tak po prostu noc filmową, że przychodzimy, oglądamy filmy w nocy, czy jak wy chcecie, po prostu jak wy chcecie to zrobić, bo jakby tak w godzinach, w dniu tego nie zrobimy. Myślę, że odpowiedni termin byłby tak pod koniec szkoły, no żeby po prostu było ciepło. A propos ciemności, to myślę, że nie byłaby to noc, bardziej taki wieczór, żeby wyświetlane filmy były widoczne. Jednak wiadomo, jest to również poświęcanie swojego czasu i inicjatywy również nauczycieli. Wobec czego chcielibyśmy zorganizować to po południu bądź wieczorem. Okej, okay, i teraz drugie pytanie mam do Antka i Mikołaja. Dobra, Mikołaja, dobrze pamiętam. Ja chciałam zapytać, jak chcecie, bo macie w programie debaty, wspólne debaty z jedynką. I ja się chciałam zastanowić, chciałam zapytać, jak chcecie to zorganizować, no bo debaty są w czwartki na długiej przerwie, tak? Okej. Przede wszystkim, ostatnio na takiej zasadzie się to wydarzyło, że ostatnio w pierwszym liceum była organizowana debata właśnie i byliśmy gośćmi tej debaty, jak się działo i tydzień później rozmawialiśmy z przewodniczącą samorządu szkolnego jedynki, czy byłaby opcja współpracy debatowej i oczywiście się zgodziła. Wyglądałoby to pewnie w taki sposób, że raz delegacja, że tak jak to możemy ująć, przychodziłaby do trójki, a raz do jedynki i miejmy nadzieję, że nauczyciele by się na to zgodzili i dyrekcja. No, tak jest i to by, w jedynce jest taka sama inicjatywa oddolna jak u nas, czyli po prostu jest pewna grupa osób, która debatuje na długich przerwach i to organizacyjnie myślę, że nie byłoby z tym problemów. Czy ja bym mogła się chwilę zastanowić, bo ja miałam do was pytanie, ale wy je wytłumaczyliście, już ono zostało zadane, także teraz muszę się chwilę pomyśleć. Mamy dużo czasu. Wiem. Może w międzyczasie przejdziemy, co? Będziesz miała trochę więcej czasu i najwyżej na koniec po prostu chłopakom zadasz pytania. Przejdźmy do Mikołaja i Antka. Pierwsze pytanie zadać do Maćka i Dominika. Ponieważ nie odpowiedzieliście Oliwii na pytanie, to jeszcze raz może przedstawicie nam, jak zamierzacie organizować te turnieje sportowe, ponieważ odpowiedzi na pytanie nie uzyskaliśmy. Oczywiście. Jeśli chodzi o organizację turniejów sportowych, to mamy grupę paru osób, które podejmą się tego wyzwania razem z nami. Bo jak dobrze wiemy, organizacja takiego turnieju
dla wszystkich klas mogłaby być rzeczą ciężką dla dwóch osób. Dlatego zakładamy kanał na Discordzie, na którego wcześniej zgłaszają się do nas drużyny. Kapitan wysyła nam skład drużyny do konkretnego terminu. I w tym momencie my taką drużynę zapraszamy na kanał na Discordzie, kiedy mamy już odpowiednią pulę. Liczymy, ile jest drużyn, wrzucamy je wszystkie do koszyka, losujemy odpowiednio na odpowiednie grupy. Trzeba będzie to po prostu matematycznie obliczyć, jakby to najlepiej wychodziło, a to w zależności od tego, ile klas się zgłosi. Zakładam, że będzie to bardzo dużo osób. No i tak jak już w spocie wyborczym mówiliśmy, zaczniemy od fazy grupowej, potem najlepsze drużyny z fazy grupowej będą rywalizowały ze sobą w fazie pucharowej i od momentu fazy pucharowej planujemy robić live streamy z komentarzem dwóch profesjonalnych komentatorów mamy przygotowanych, którzy będą nadawać na żywo, a osoby, które nie będą mogły takiego streamu obejrzeć, będą w stanie sobie odpalić zapis ze streama. To będzie albo na kanale Trójki, albo na Spotted. Jeszcze mam pytanie. A to może jeszcze dokończę. I w momencie, w którym jedna drużyna wygrywa, wznosi puchar. Puchar, który zostanie ufundowany z pieniążków zebranych z imprez tematycznych. Dziękuję. Okej. Dobrze, jeden z waszych postulatów jest współpraca z Jedynką. Tak, to jest pytanie do Oliwii, do Maxa, przepraszam, że nie powiedziałem. Jeden z waszych postulatów jest współpraca z Jedynką. Czy ta współpraca jest jakoś dogadana wcześniej? Byliście w Jedynce, rozmawialiście z samorządem, czy to jest takie... No, pytanie już mi takie, czy już macie coś umówione, na czym by miała polegać taka współpraca potencjalna? Okej, okay. Znamy społeczność naszej szkoły. Wiemy, że te obydwie szkoły są ze sobą w pewnych aspektach powiązane. To jest oczywiste. Wiemy również, że uczniowie mają różne opinie na temat różnych naszych pomysłów. Tak jak wspominałem, uważam, że takie ważne rzeczy, jak na przykład współpraca z Jedynką, powinniśmy ustalać bezpośrednio przed danymi wydarzeniami za pomocą na przykład wcześniej przeze mnie wspomnianych głosowań czy referendum. I dopiero gdy wyrazicie chęć jawną na współpracę z Jedynką w danym aspekcie, ja czy Oliwia, czy ktokolwiek inny skontaktuje się z samorządem Jedynki i zapyta, czy jest taka możliwość. Wydaje mi się, że to jest bardziej fair dla uczniów, żeby nie narzucać żadnej woli naszej, no bo my jesteśmy tak naprawdę tylko przekazywaniem waszych pomysłów. To wy decydujecie o tym, co robicie, więc po waszych decyzjach my będziemy po prostu przekazywać wasze inicjatywy. Okej, poproszę o brawa. Dobrze, lekki problem. Pytanie oczywiście do Zosi i do Szymona. Pytanie jest o ten dystrybutor. Mówicie, że to jest bardziej ekologiczne niż tak jak tutaj mają kubki, ale to przede wszystkim mam dwa pytania. Rozumiem, że jest problem. Ja nie chodzę do toalety damskiej, więc nie wiem, ale rozumiem, że jest problem z wejściem do toalety damskiej przez długie kolejki, tak? To w czym sądzę, że kolejka do dystrybutora była porównywalna? Zatem pojawia się problem, do czego nalać tą wodę z tego dystrybutora. Czyli musiały być tam po prostu dodatkowe kubki przy tym dystrybutorze, więc trochę aspekt ekologiczny się rozmywa. Nie. Nie, ja myślę, że po prostu... myślę, że prawie każdy, przynajmniej teraz, ma butelkę ze sobą, albo plastikową, albo po prostu taką wielorazową. I myślę nawet, że jakby ktoś przyniósł butelkę plastikową, to nie musi jej wyrzucić do kosza, tylko może po prostu podejść z tą butelką i sobie nalać. Jak ktoś nie będzie miał butelki, to nie wiem, po prostu się tak schyli, naleje sobie do ust i podejdzie. Mniejsza. Dobrze, dziękujemy za pytania. Poprosimy za odpowiedź. Dokładnie. Nie ma za co.
to, Siu, jeśli ty będziesz gotowa, żeby zadać pytanie chłopakom, to możesz w każdej chwili zabrać głos, oczywiście nie przeszkadzając. To znaczy, moje aktualne pytanie, które wymyśliłam, to jest to, czy najpierw leją mleko, czy wsypują płatki, więc myślę, że potrzebuję jeszcze trochę czasu. Okej. Więc ostatnia para, Dominik i Maciek, teraz jest... Aha, przepraszam, jeszcze Max i Oliwia, to możecie teraz zadawać po jednym pytaniu. Okej, okay, zatem ja zadam pierwsze pytanie skierowane do Zosi i Szymona. Że ci przerwę, ale proszę o ciszę, bo to są ważne pytania. Teraz tak naprawdę możecie się wiele dowiedzieć. Tak, widzimy na waszym planie wyborczym hasło współpraca z uczelniami. Pytanie moje brzmi, jak zostały uzgodnione te przyszłe współprace z uczelnią? Z jakich dziedzin miałyby się odbywać zajęcia? Ponieważ wiemy, że wiele uczniów jest różnojako utalentowana, a jednak każda dziedzina jest sobie równa. Więc pytanie, w jakiej ilości miałoby to być robione? Kto by to finansował? I jak zostało to ogólnie uzgodnione z uczelniami, dyrekcją? Oraz jaki macie na to ogólny pomysł? Już mówię. Myślę, że takie spotkania odbywały się tak raz na miesiąc, byłyby w różnych dziedzinach, bo to właśnie no, po prostu z różnymi ludźmi, z różnych kierunków. I myślę, żeby były na auli, jakoś po szkole, może no, po prostu jakiś dzień po południu. Jeżeli chodzi o finanse, to ja wiem, że jeżeli chodzi o naukowców, to oni często po prostu przyjeżdżają, bo chcą, bo oni, i to jest ich pasja, szczególnie, że mamy dużo absolwentów, którzy już powiedzieli, że bardzo chętnie by przyjechali do szkoły poprowadzić taki wykład. Na przykład rozmawiałam z panią dyrektor, powiedziała mi, że pan Rożek by chętnie przyjechał. Ja mam też, właśnie tak jak mówiłam, na Politechnice, po prostu no, moja mama, moi rodzice oboje pracują tam, więc mają też duże kontakty z ludźmi z Politechniki i myślę, że oni też by chętnie przyjechali poopowiadać o swoim kierunku, co oni robią, albo o jakiejś ich pasji po prostu. Czy ja już odpowiedziałam na wszystko, bo już nie pamiętam. Okej, okay, dobra. Okay. Dziękujemy za tą odpowiedź. Tak. O, jeśli chodzi właśnie jeszcze o te wykłady, no to tak naprawdę takie wykłady miały już miejsce w zeszłym roku. Z tego co pamiętam, klasy humanistyczne były w sztolni Królowej Luizy obok, w Łaźni Łańcuszkowej, na wykładach dotyczących polonistyki. I myślę, że chodziło nam również o większe uczestnictwo uczniów naszej szkoły w takich już odbywających się konferencjach naukowych, czy też wydarzeniach. Dziękujemy. Teraz pytanie do panów po mojej lewej stronie, czyli Dominika oraz Macieja. Chciałabym się więcej dowiedzieć o formie częstotliwości oraz o ogólnym przebiegu zbiórek charytatywnym. No jak wiemy, nasza szkoła uczestniczy w wielu takich zbiórkach. Jest to gdzieś już częścią naszej szkoły. Bardzo chętnie pomagamy innym i chciałabym się dowiedzieć, co wy wniesiecie na ten temat. Ja bym chciał jeszcze dopytać, mianowicie, jak wiemy, każda zbiórka charytatywna ma swój cel. Celów jest dużo, cele są różne i pytanie brzmi, kto będzie wybierał te cele, jakie te cele będą, no bo jednak ktoś musi zdecydować, co jest teoretycznie rzecz biorąc ważniejsze od czegoś innego, a praktycznie wszystko jest tak samo ważne. No to tak, obecna sytuacja na świecie pokazuje nam, że te zbiórki są potrzebne praktycznie cały czas, że zawsze znajdzie się ktoś, komu potrzebna jest pomoc, więc chcemy zapewnić tych zbiórek jak najwięcej. Do tych zbiórek dochodzą również, tak jak co roku będzie zbierane pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I chcielibyśmy zorganizować jeszcze Górę Grosza.
Okej, dziękuję bardzo za odpowiedź. I moje ostatnie pytanie skierowane do panów po mojej prawej, mianowicie pytanie dotyczące czasu. Jak wiemy, w życiu mamy mało czasu, nie wiem, wszyscy tak naprawdę cały czas gonią się z czasem. W przyszłej klasie będziecie nie dość, że postawieni przed tematem matury, dodatkowo przed tematem samorządu, dodatkowo przed tematem debat. Pytanie brzmi, jak planujecie zorganizować sobie czas, aby na to wszystko znaleźć ten czas, ponieważ waszych inicjatyw jest bardzo dużo, a jak wiemy, im więcej jest inicjatyw, tym one są bardziej po prostu czasochłonne. Przede wszystkim, odpowiadając na twoje pytanie, zacznę od tego... Ale proszę was o ciszę, jest naprawdę głośno. Oni muszą przyjść do tych mikrofonów, bo już mają mikrofony. Zacznę od tego, że my tak naprawdę jesteśmy reprezentantami trochę większej grupy osób, także mam wrażenie, że jeśli chodzi o organizację i z czasem nie byłoby problemu z tego powodu, że mamy duże grono osób skorych nam do pomocy i po prostu byłoby to... Tak jak Antek mówił wcześniej, my czerpiemy przyjemność z tego, że jest to organizowane, a temat czasu, nawet jeśli ta matura będzie w przyszłości, myślę, że nie będzie problemów, żeby ten czas rozgospodarować w taki sposób, żeby na wszystko znalazł się czas. Biorąc dajmy na to na przykład debaty, zawsze jeżeli ja i Mikołaj na przykład mielibyśmy zajęty weekend, nie mielibyśmy czasu przygotować się na debatę, bylibyśmy zajęci nauką, zawsze są Denis, Michał, Bartek Wójcik też raz występował na debacie, dlatego z tym nie będzie problemu. Zawsze są osoby chętne do pomocy w naszym środowisku. Mamy takich, na przykład, dokładnie, nasz sztab wyborczy też to pokazuje, nasze zaangażowanie w spota też, mi się wydaje, jest wyrazem takiej woli zaangażowania się właśnie w społeczność trójkową. I teraz przyszedł czas na ostatnich kandydujących. Zosia, czy ty chcesz coś powiedzieć? Mamy pytanie, ale to zadaję Szymon, bo ja cały czas mówię. Mamy pytanie odnośnie jednego z waszych postulatów, a mianowicie imprez. Mówiliście o tym, że będzie większa ilość imprez pokroju półmetka, ale nie było to w żaden sposób, nie znamy żadnych szczegółów tak naprawdę. Powiedzieliście, nie wiemy kiedy one będą, nie wiemy ile ich będzie, nie wiemy czy jest w ogóle na nie popyt wśród uczniów naszej szkoły. No i przede wszystkim, gdzie zostaną zorganizowane. Dziękuję ci, Szymonie, za to pytanie. Myślę, że nurtuje wiele osób. No to może się zapytamy, czy społeczność Trójki chce imprezy? Brawo! Pamiętajmy też, bo pytanie jest proste, ale imprezy w Trójce są. Pytanie, czy potrzeba ich więcej? I tak i tutaj się zwracamy do pytania, odpowiadajmy stricte na to, co zostało zadane, bo imprezy w Trójce są. Nawet niekoniecznie organizowane przez samorząd, bo jest Dzień Anioła, który jest tradycją szkoły, jest tu 20-lecie. Niektóre imprezy same się pojawiają w danych, jakby w danym roku szkolnym. Kolega tam z tyłu wyszedł z propozycją zrobienia face to face. Myślę, że to możemy po debacie zrobić. Myślę, że uczniowie Trójki bardzo chętnie pójdą na kolejne imprezy. Troszeczkę potańcują po ciężkim tygodniu szkoły. A kto nie będzie chciał Szymonie, ten może zostać w domu. Ale pytanie nie jest, czy chcą chodzić na imprezy, tylko pytanie jest, kiedy by były te imprezy, ile by ich było, gdzie by one były. Pytanie było, czy chcą imprezy, to jest pierwsza odpowiedź. Nie. Oczywiście, nie, że tak. Nie. Pytanie było, kiedy, gdzie, ile będzie tych imprez. Okej,
Chłopaki, chcecie... Przede wszystkim, czy jest na nie popyt, no bo jak już Oliwia wspomniała, mamy wystarczającą, znaczy nie wiem, nie wiemy, czy wystarczającą, ale mamy pewną ilość imprez szkolnych, które się odbywają. I pytanie, czy jest potrzeba organizowania kolejnej. Okej, okay. Czy chcecie jeszcze w jakikolwiek sposób odpowiedzieć? Oczywiście. Myślę, że dowiemy się po pierwszej imprezie. Jeśli się nie zwróci, to skończymy. Okay. Organizacją. Na pewno weekend. No bo ciężko robić imprezę we wtorek, nie? Okej, okay, nie róbmy dialogów między sobą, bo chłopaki jeszcze mają pytania do innych par. Także zaczniemy teraz od was po każdym pytaniu i to będzie koniec części trzeciej. No to ja mam pierwsze pytanie do Szymona. Uważam, że jesteście najmniej medialną parą w tych wyborach, więc chciałbym zadać pytanie, co sądzisz o tym, że połowa uczniów tutaj zgromadzonych 2 godziny temu nie wiedziała, że występujesz w wyborach? Powiem tak, nie przeszkadza mi to, ponieważ zamiast na kampanii i pokazywaniu się ekspresji, skupiamy się przede wszystkim na działaniu i to jest dla nas najważniejsze. Ja mam pytanie do koleżanki Oliwii. Oliwio, w waszym planie wyborczym możemy zauważyć, że podczas każdego dnia będą dwa szczęśliwe numerki. I teraz mam pytanie. Czy do liceum chodzimy po to, żeby liczyć na to, że dzisiaj się uda uniknąć odpowiedzi? Czy może jednak, żeby się czegoś dowiedzieć? I moje pytanie jest takie, po co? Jeden szczęśliwy numerek to jest fart. To nie ma być coś, z czym idziesz pod rękę cały czas. To ma ci się raz udać. I tyle. Ja przepraszam, że się wtrącę, ale chcę też powiedzieć to, co sami powiedzieliście. Żeby uniknąć, żeby nikt nie chodził do odpowiedzi, po to są te numerki. Nieprawda. Tak zostało powiedziane. Tak zostało powiedziane. Nieprawda. Powiedziane zostało, i to jest dokładny cytat, żeby każdy miał równe szanse uniknięcia odpowiedzi przy tablicy. Dobrze. Tak więc dwa szczęśliwe numerki zostaną wprowadzone po to, żeby po prostu mieć na to szansę, żeby nikt nie został pominięty. Oraz żeby każdy z nas zaznał w życiu trochę szczęścia, radości, że może opuścić, może uniknąć odpowiedzi. Ja bym chciał dodać jeszcze do wypowiedzi Oliwii to, iż chłopcy mówili o swoim systemie wybierania numerków szczęśliwych. Uważam, że ten system jest jak najbardziej trafny i jeżeli będą chcieli, to możemy po wyborach, niezależnie od kogokolwiek wygranej, wprowadzić podobny system, ale oparty na dwóch numerkach po to, aby uczniowie po prostu mogli w niektórych wypadkach trochę bardziej się zrelaksować, pójść na leżaki, odpocząć, bo wiedzą, że nikt nie będzie pytany w obecnym dniu. Mam
Mam pytanie ostatnie do kolegi kontrkandydata Mikołaja oraz Antoniego. Chłopaki, czy jeśli powiem zdanie, że nockami w szkole, których większość nauczycieli nie lubi i siedmioma kablami chcecie zwojować kampanię wyborczą, to będzie duże kłamstwo? Odpowiem na to w taki sposób, że przede wszystkim wszystkie pytania, które zadaliście, są po prostu żałosne, szczególnie to w skierowaniu do Szymona było naprawdę poniżej wszelkiej krytyki. Całą debatę prowadzicie w sposób nieprofesjonalny, to jest kolejna rzecz. Ja naprawdę tutaj skończę tą część wypowiedzi, odpowiadając na twoje pytanie. Mamy jeszcze parę innych postulatów, a te akurat wybraliście sobie z tych 7 czy 8, któreśmy dali, a 7 kabli i nocki, no cóż, to jest twoje zdanie. Zobaczymy, jak cała reszta społeczności na nie zareaguje. Mamy jeszcze drugą odpowiedź na twoje pytanie. My mamy swoje postulaty i nasze postulaty mamy plan, jak je zrealizować. Naszymi odpowiedziami nie są wymijające długie zdania i mamy po prostu plan, ścisły plan, jak to zrealizować, kiedy i jak to zrobić i skąd być na to pieniądze, więc okay. Dziękuję bardzo za pytanie. Kochani, mam do was jeszcze standardowe pytanie, które jest zadawane na każdej debacie. Jeśli wygraliście, na kogo mielibyście głosować? Takie jest pytanie. Jeśli wygracie, to kogo z pozostałych kandydatów wzięlibyście do samorządu? I dlaczego, jeśli nie usłyszeliście? Ja mogę zacząć? Okej. Ja bym wzięła tutaj Mikołaja, Antka i myślę, że Oliwię i Maxa też. Chłopaków nie, sorry, ale... Ja przepraszam, ale trochę to, przynajmniej z mojej perspektywy, wygląda jakbyście sobie przyszli tutaj dla jaj. Ale to znaczy, ja nie chcę oczywiście mówić, tylko jakby cały fakt, jak prowadzicie tą debatę, trochę mi się jakby, no tak średnio mi odpowiada z waszej strony. Już? Jestem okej, okay, dobrze. Odpowiadając na pytanie, myślę, że samorząd byliśmy wszystkich, ponieważ każdy ma jakiś dobry pomysł i z każdym można coś zrobić. Tak jak wcześniej mówiłem, szukamy osób do pomocy, osób, które są chętne do pracy i sądzę, że właśnie trójki nie da się zmienić 2 osobami, 3 osobami, 5 osobami, ale całą grupą ludzi, którzy są chętni do działania. Dziękuję. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że na naszą szkołę, na nasze cele oraz ich realizację składa się również cała nasza społeczność. To dzięki wam, nam tutaj wszystkim zebranym, funkcjonuje to tak, jak funkcjonuje. Z podanych tutaj kandydatów myślę, że również podjęlibyśmy współpracę z Zosią, Szymonem oraz Antkiem i Mikołajem. Ja bym chciał dopowiedzieć, że ja jako osoba, jako Maksymilian Steinmetz mogę się w pełni podpisać pod słowami osób po mojej prawej, mianowicie uważam, że każdy jest zdolny do pracy. W sumie wspominałem już po raz trzeci o wszelkiego rodzaju głosowaniach i referendach, jeżeli ktoś jest aktywnie działający w społeczności szkoły, jest naprawdę szeroko zapraszany do naszego grona i po prostu wykorzystywanie jego pomysłów będzie dla nas przyjemnością, ponieważ nam będzie prościej realizować po prostu lepsze życie tej szkoły.
Odpowiadając na pytanie, uważam, że przy zaangażowaniu wszystkich uczniów naszej szkoły, przy pomocy, jaką niejednokrotnie oferują, para przewodniczących jest sobie w 100% w stanie poradzić sama. Właśnie zakończyła się część trzecia debaty i zaczynamy część czwartą, czyli pytania od publiczności. Witam. Ja mam pytanie do chłopaków odnośnie imprez takich jak półmetek, czyli więcej będzie w takim razie, ale czy mam pytanie, czy zdajecie sobie sprawę, ile to jest roboty? Bo jednak to, na przykład już patrząc na ten półmetek, który będzie najbliższy, już jest zapowiedziany jakby pół roku wcześniej, co oznacza, że wynajęcie lokalu i wiele jakby z tym związanych rzeczy jest dość dużym jakby wydatkiem po pierwsze i po drugie właśnie spędzeniu czasu. Więc jakby co myślicie o tym i właśnie też mogliście powiedzieć, w jaki sposób chcecie organizować tę imprezę, bo jak wiecie, nie organizowaliście jeszcze żadnej, więc chciałabym się dowiedzieć, jakby to wyglądało. Ale może organizowaliście, się pochwalcie, bo nie było żadnej odpowiedzi na to pytanie. Dziękujemy za pytanie. Jeśli chodzi o organizację imprez, to wiemy, ile jest w tym pracy. Dlatego nasz plan wyborczy nie ma 15 postulatów, tylko 6. Ponieważ jeśli coś chcemy zrobić dobrze, a jest to czasochłonne, a jak dobrze wiemy, organizacja tego typu imprez zabiera bardzo wiele czasu, to chcielibyśmy się już przynajmniej w tym poświęcić w 100%. Chciałbym jeszcze sprostować jedną rzecz, którą powiedziałem już dobrą godzinę temu, o problemach z półmetkiem zeszłym. To oczywiście nie jest moje zdanie, tylko nawiązywałem do sytuacji, która toczyła się między uczniami. Był prowadzony dialog na ten temat. Dziękuję. Zapraszamy kolejną osobę. Dzień dobry. Witam tutaj wszystkich nauczycieli, kandydatów również, no i oczywiście publiczność. Ja mam właściwie pytanie do każdej pary z osobna. Zacząłbym właśnie od pierwszego stolika. Dzień dobry, bardzo miło. Dzień dobry. Tak. Czy nasza szkoła powinna faktycznie czerpać tutaj inspirację z zachodu, jak chodzi o te dzwonki, czy może jednak faktycznie wykorzystać radiowęzeł, który na przykład pozwala puścić jakąś muzykę, może przyjemną dla ucha? Ale po co cisza i faktycznie stres tym spowodowany, że każdy zerka w ten zegarek, czy nie? Ale to nie byłby jakby, to nie byłaby cisza, bo to nie jest wcale tak, że muzyki nie byłoby na korytarzu. To bardziej chodzi, żeby po prostu jakby sam dzwonek, który jest dość głośny. Ja też myślałam o takim dżinglu, czy coś w tym stylu, ale rozmawiałam z ludźmi z klasy, z moimi znajomymi ogólnie, i mi powiedzieli, że średnio im się podoba ten pomysł i że woleliby, jakby dzwonka w ogóle nie było. No i tak jak mówię, to też nie jest inspiracja z zachodu, bo to się w niektórych szkołach tak jest, na wszystkich uczelniach tak jest. To po prostu możemy spróbować też tak zrobić, tak jak powiedziałam wcześniej, i zobaczyć, jak naszej społeczności będzie to odpowiadać. No to tak zostawimy, jak stwierdzą, że po prostu, że nie, że to jest zły pomysł, że lepiej im było, jak ten dzwonek był, no to go przywrócimy. I właśnie mówię, że myślę o takiej po prostu ankiecie w Formsach, czy chcemy ten dzwonek, czy nie chcemy tego dzwonka, żeby każdy mógł zagłosować i no tyle. Dobrze, dziękuję. Antku i Mikołaju jeszcze, mam do was pytanie. Tak, bo właśnie widziałem ostatnio wasz live stream, waszą transmisję zbudowania naszej szkoły w Minecrafcie, prawda? I uważam, że pięknie angażujecie się w internetowe życie naszej szkoły.
I czy nawet jeżeli nie będzie nam dane wygrać tych wyborów, czy planujecie na przykład rozwijać nasz kanał szkolny, jakąś serię może rozpocząć, bo faktycznie ten Minecraft bije wyświetlenia. Podoba się szczególnie wasza rozmowa z panem Glombikiem, która tam trwała, jakieś ciekawostki szkolne. To była bardzo fajna forma i mimo, że być może nie będzie wam dane wygrać, to czy chcecie się angażować mimo to w internetowe życie naszej szkoły? To znaczy zacznę od tego, że planów póki co nie, inaczej, plany na dalszą budowę szkoły były, aczkolwiek dalszy angaż w kanał YouTube'owy naszej szkoły. To jest na pewno ciekawy pomysł, więc myślimy, że nawet jeśli nie byłoby nam dane zbudować tej szkoły w rzeczywistości, rozbudować całości, to na YouTubie szkolnym myślę, mamy nadzieję, że będzie nam dane mimo wszystko jakakolwiek działalność. Też trochę przepraszamy za jakość naszej rozmowy ostatnio na tym live streamie, bo nie byliśmy na to przygotowani. Myśleliśmy, że ta rozmowa będzie krótsza, trwała ostatecznie godzinę. Też nie mieliśmy ponad godziny, nie mieliśmy też za bardzo tematów do rozmowy, ale cieszymy się, że oczywiście jesteście takim odbiorem i tak jak Mikołaj mówił, seria z budowy szkoły będzie trwała dalej i następny stream będzie w piątek po świętach. Dziękujemy za pytanie. Boże, dziękuję. Ja tutaj wrócę po raz kolejny do tematu imprez i do chłopaków. Jak dobrze wiecie, takie imprezy w klubach to są imprezy, które totalnie nie są połączone z naszą szkołą. Powiedzieliście tutaj o pometku, o imprezie na zakończenie szkoły, rozpoczęcia szkoły i tak dalej. Jak to chcecie połączyć? Bo z tego co ja wiem, to raczej nie można zachęcać uczniów, którzy nie mają nawet 16 lat do przyjścia do klubu. Padła tylko propozycja takiego jak półmetek. Nie mówimy tutaj o imprezie w klubie i imprezy chcielibyśmy organizować na terenie szkoły. Czy ktoś chce jeszcze zadać pytanie? Jeszcze tak, dwie osoby, także jeśli chcecie, to zbliżcie się tutaj do nas. I zostańcie na przerwę, bo już jest końcówka. Dzień dobry. Ja mam pytanie do panów po mojej stronie prawej, konkretnie właśnie was. Z waszej pierwszej wypowiedzi można było zacytować wręcz takie przykre nieco zdanie, sugerujące, że od jedynki na pewno jesteśmy lepsi. Czy nie lepiej współpracę jakoś budować, tworzyć, powstawać, prawda, a nie niszczyć, mosty palić? Dziękuję. Był to pewnego rodzaju żart sytuacyjny, bo jak dobrze wszyscy wiemy, zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Ja może z takim pytaniem, które z pewnością będzie rozstrzygające dla wielu, które Zosia już chciała zadać, ale zrezygnowała, to ja zadam je wszystkim. Najpierw płatki czy mleko? Mogę mówić. Płatki pierwsze, płatki jako drugie się wsypuje tylko jak zostanie mleko w misce i trzeba dojeść mleko, to wtedy płatki jakby do mleka, ale normalnie mleko do płatków zawsze. Może jest mleko ciepłe. My z Antkiem mamy troszeczkę inną odpowiedź i zamianę składników, konkretnie woda i odżywka białkowa. Ja również powiem, że płatków nie jadam. Mam nadzieję, że nie będzie miało to wpływu na wasze zdanie na mój temat. Natomiast podpisuję się pod słowami również chłopaków po mojej prawej. Trening, odżywki, jest to jakaś opcja, ale zawsze z płatkami uważam, że jest to kwestia decyzji po prostu.
Halo, tak więc ja lubię płatki, ja jem płatki i ja najpierw wsypuję płatki, później mleko. Ja myślę, że odpowiemy tutaj razem wymijająco, ponieważ najpierw wygrywamy wybory, a potem się będziemy zastanawiać. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja tu mam pytanie do panów po prawej. Mam świadomość, że polityka to nieczysta gra, ale czy na pewno były potrzebne te uszczypliwości? Myślę, że zaogniliśmy trochę sytuację i daliśmy wam pole do popisu na pytania do nas. Poza tym jest to pewnego rodzaju taka debata, spotkanie, na którym można się troszeczkę z waszej perspektywy wyluzować, także myślę, że dodanie trochę pikanterii na pewno urozmaiciło debatę. Okej. W takim razie to jest zakończenie tej oficjalnej części debaty i takim miłym akcentem, mam nadzieję, będziemy z Martą. I chciałabyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i wszystkim uczniom, którzy razem z nami przeszli ten rok, bo było to dla nas bardzo ważne. No, mamy nadzieję, że się spisałyśmy, choć w małym stopniu. Nie wszystko doszło do skutku, ale to też przez to, że trafiłyśmy na pandemię, okres nauczania zdalnego, potem jak coś chcieliśmy wymyślać, to było coś innego do roboty, się w czasie rozwlekło, ale mam nadzieję, że jesteście zadowoleni wszyscy, jak i uczniowie, jak i nauczyciele. Więc my po prostu dziękujemy, życzymy powodzenia wszystkim kandydatom. Życzymy powodzenia wszystkim kandydatom. Mam nadzieję, że wspólnie po prostu wszyscy będziemy budować tą szkołę. Dziękujemy za udział. Słuchajcie, jeszcze słowo ode mnie, dobrze, a propos technicznych kwestii. Dziękuję wam serdecznie. Kochani, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do kandydatów, można je zadać im prywatnie. Poza tym jutro jest cisza wyborcza, a w piątek zapraszamy was wszystkich. Szkolna Komisja Wyborcza będzie przed sekretariatem z legitymacją. Każdy przychodzi zagłosować. Do zobaczenia.